No siema wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z reakcji. I dzisiaj bierzemy pod uwagę wasze propozycje. I wygrał komentarz użytkownika Trigr, który zaproponował utwór Lil Peepa Witchblades. Więc dzisiaj go wysłuchamy i zobaczymy, jak go leci. Jest to utwór o dość dużej ilości viewsów, bo no nie oszukujmy się, ten utwór ma zebranych aż 220 milionów wyświetleń. I mam nadzieję, że nie jest jakoś chroniony bardzo dużymi prawami autorskimi i że po prostu YouTube pozwoli mi wyświetlić przynajmniej tylko z opcją niezarabiania. No dobra, no to co? Lecimy z odsłuchem i zobaczymy, jak to bangla. Ogólnie nie słucham amerykańskiego rapu, to już mówiłem, szczerze powiedziawszy, przy poprzedniej reakcji z Kanye'ego Westa, no ale nie zrozumiałem waszych intencji, bo dopiero w późniejszym czasie mi napisaliście, że chodziło wam o odsłuch całego albumu. Więc proszę, tak jak na przykład w tym komentarzu widzieliście, abyście dopisywali, czy wam chodzi o album, czy chodzi o utwór. O cholera. Dobra, bierzemy się w takim razie za odsłuch tego utworu. Kurwa, sorry. No okej, okay, utwór przesłuchany. Szczerze powiedziawszy, ja jak zawsze wyobrażałem sobie piosenki Lil Peepa, bo nie oszukujmy się, Lil Peep jest jednym z najpopularniejszych wykonawców zagranicznych i ogólnie o nim się też dużo bardzo mówi. To tak naprawdę spodziewałem się, że trochę on inny rodzaj muzyki robi, bo dla mnie to był taki trypowy trap flow. Nie było takich mocnych bitów, ale to też nie było takie standardowe nawijanie, nie? Szczerze, wiecie co, chyba wezmę się powoli za, co się nazywa, odsłuchy, znaczy za słuchanie też takich amerykańskich piosenek, bo ten utwór mi osobiście siadł. Nie spodziewałem się nic po nim, wiedziałem, że jest to no, dość popularny wykonawca, tak? I no, fajny utwór. Kurde, mógłbym tak naprawdę mówić o bicie. W tekście dużo się przewijało słów o narkotykach itp., poza tym sami widzieliście. Gdyby nie napisy, to nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy bym chociaż część tego wyłapał. Ale no, mi się osobiście utwór podobał i takie, żeby jakieś dni takie dość, nie wiem, ponure, takie jakie są dzisiaj, po prostu sobie posłuchał, nie? Dobra,
Ja dziękuję Wam bardzo za rzucenie propozycji, tak? Zostawcie suba, łapkę w górę dla zasięgu, napiszcie komentarz, jak Wam osobiście ten utwór siada, bo jakie macie ewentualnie jakieś swoje przemyślenia dotyczące tego utworu. I dobra, i to jest ta część. A teraz Wam powiem o albumie Reto. Więc album Reto miał być robiony w piątek, ale no okazało się, że jednak pracuje. Więc załatwiłem już inną osobę, która weźmie i się dogra do tego utworu i odsłucha cały takie, znaczy utworu, do tego albumu. No i po prostu już mam osobę, która razem ze mną będzie oceniać tą płytkę. I live i możliwe, że się pojawi w godzinach jutro z oficjalnego odsłuchu na kanale Twitch. Link oczywiście będziecie mieli w opisie. No i co? No i tyle w sumie. Trzymajcie się. Nara!